Cześć, siemano wszystkim ludzie, tutaj Candy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Dying Light. Słuchajcie, mówię szeptem z tego względu, że jest praktycznie już druga w nocy i nie chcę obudzić całego domu, aczkolwiek jeśli chodzi o moje wrzaski, które za chwilę mogą nas czekać, to nie obiecuję tego, że ktoś się nie obudzi. No i kontynuujemy sobie wątek grania w nocy nocą, z tego względu, że naprawdę poprzedni materiał cieszył się niemałym zainteresowaniem, bo ponad chyba 600 wyświetleń, kilkanaście łapek, czy po prostu dużo łapek w górę. To jest naprawdę fajna sprawa i odniosłem wrażenie, że wam się podobało, więc przekimaliśmy się do nocy i po prostu lecimy dalej. Też przybliżyłem mikrofon, żebyście lepiej mnie słyszeli, a ja muszę mówić, no to musicie mi wybaczyć, muszę mówić po prostu szeptem, a nie krzyczeć, żeby po prostu nikt tam się nie obudził. Ale to nieważne w tym momencie. W tym momencie jest ważne to, co robimy dalej. A dalej zdania zagubieni. Dawud został zarażony i przemienił się za długo. Zlekał i nie przyjął antyzyny na czas. O kurwa, jadzie. To może być bardzo fajne. Słuchajcie. Oprócz tego, że ten materiał się pojawia na głównym kanale, to bardzo serdecznie was zapraszam na ten drugi kanał, na którym normalnie sobie gramy w misje poboczne. Kurczę, zasubskrybujcie, jeśli chcecie faktycznie oglądać dalszą część i zdania wszystkie poboczne, bo tutaj w takiej serii grania w nocy nocą, to tylko czasem sobie po prostu coś ogrywamy, jeśli ja się odważę coś uruchomić, bo teraz to może być na serio, ale mega strasznie. I słuchajcie, ja sobie zeskoczę. No, chyba trafiłem. Też przy okazji sobie to troszkę przyciszę. I pójdziemy. Ja tu kompletnie nic nie widzę. Tutaj oświetla mnie taka lampka, która tak wali mi w oczy, że na samą grę zbyt dużo właśnie, latarka mi nieco pomoże, ale zadania poboczne. Na samą grę zbyt dużo nie widzę, ale to nieważne. O, lornetka zakupienie, nie to. To zrobimy, lornetka, potrzebujemy lornetki, nie to nie. To prawdopodobnie w ogóle są zadania ze strefy, to znaczy ze slumsów, a tu ze strefy zero chyba tylko jedno i wyłącznie to zadanie. Tylko sobie go wykonamy. Dawud się przemienił, bo nie przyjął tej antyzyny i musimy pomóc jego synowi, tak? Ale przy okazji ogarnąć, żeby ci panowie nas nie wyczaili. Au? Ktoś się zczaił? Nie chcę cię doświadczyć. Nie chcę z tobą mieć żadnego spotkania, tak jak poprzednio. Kurczę, pamiętacie, co się działo? Jak ja na nich się natknąłem, a raczej, nie ukrywam, kurwa, grzebałem w ich gnieździe. Znaczy, grzebałem w ich gnieździe, rzucałem granaty tam, gdzie ich było dość sporo. I to nie było zbyt miłe, przynajmniej tak mi się wydaje. I się zdenerwowali, uciekaliśmy tak, że po prostu nie do końca mi się udało. Nie chcę też Jak tu jest ciemno. Nie chcę denerwować nikogo. Nikogo, chcę po prostu bezpiecznie dotrzeć do miejsca, w którym Dawud potrzebuje mojej pomocy. I to jest... Mam nadzieję, że się złapałeś. Dawud, daleko to jest? Mam nadzieję, że nie aż tak. Chodź tu. Czy ja nie mam czasem w wyposażeniu uruchomionego korku maczety? Bo pamiętam, że go wytworzyliśmy. Jest korek maczety, ale ja używam raczej krótkiego mieczu rytualnego. W ogóle, tak gadając... nie chrypie, ale tak z troszkę, wiecie, trochę tak szeptem i na tym moim głosie takim dość takim niskim można się nabawić mega chrypy, bo normalnie ja mówię tak o mniej więcej X, chemikalia, nope, ja chcę pogadać z Dawudem, ale to jest mega strasznie. Nie. Idziemy dalej. Plus jest,
To nie jest plus, przynajmniej tak mi się wydawało, że to jest plus, ale odnosiłem wrażenie, że kurczę, te zombiaki, które chodzą po nocy, one... Co się dzieje? Chodź tu. One po prostu nie mogą się wspinać. Ostatnio przekonaliśmy je wspólnie, że to nie jest prawda. I te skurwysyny umieją się wspinać. Naprawdę. Ja tak uciekałem. No. Właśnie, jeden przycisk. Dał, ty gdzie ty jesteś? Poniżej? Mam nadzieję, że tutaj nie ma nikogo. Okej, okay. Gdzieś tutaj. Tylko nie żartujcie, że wchodzimy do wnętrza mieszkania, bo to nie jest miłe. Naprawdę. To jest Dawood, on tak wyglądał po prostu. Kurczę. Sami, dwójek Crane, jesteś tam? Proszę, nie rób mi krzywdy! Nie chcę ci zrobić krzywdy. Gdzie ty jesteś? Nie chcę ci zrobić krzywdy. Jak ja się tutaj w ogóle tak nachylam tutaj do tej strony, to powinniście widzieć skrawek mikrofonu. Jeśli go nie widzicie, to trudno. Gdzie jest ten typek? Tutaj w szafie? Get up! Wstawaj, wychodzimy. Zostaw mnie w spokoju! Przyszedłem cię uratować. Spokojnie, kolego. Nic ci nie jest? Tata jest ranny. Powiedział, że robi się taki jak inni chorzy ludzie i nie będzie mógł mnie więcej chronić. Powiedział, że jeśli wyjdę z tej szafy, zrobi mi krzywdę, ale że jak już zachoruję, to będę bezpieczny, bo zapomni, że tam się schowałem. Twój tata ocalił ci życie. Gdzie on jest? Odszedł, Sami. Nic się nie dało zrobić, przykro. Naprawdę. Teraz muszę odstawić cię do mamy. Żałuję, że nie mogłem z nią zostać. Bo... Może was tak troszeczkę nastraszyć. Mam tu małego chłopca. Jest po ciężkich przejściach. Przydałoby się trochę nim zająć. Za kilka minut ktoś u was będzie. Dobrze. Możemy go zabrać do jego matki w wieży? Jeśli nic nie załatwię, sama go tam zabiorę. Dzięki, Troy. Okej. Okay. I takim oto sposobem zadanie zostało wykonane. Wzrost poziomu przetrwania. Wiecie co? A zadania... To są zadania, ale niestety na... A nie! Dobra, idziemy tutaj. Tylko, że to jest chyba powrót. Albo i nie. Gdzie jest powrót? To jest powrót do slumsów. Ej, nie chcę wykonywać żadnych zadań na razie w slumsach. Tylko chcę wykonać zadania, które to są dostępne. W strefie zero. I z jednym właśnie takich zadań wydaje się tylko być wyłącznie lornetka. Dobra, to nic, idziemy. Nic, to idziemy po prostu. Moi drodzy. Kurczę. Sami. Tak, zostawimy go tu, to jest kurwa mądre. Chuj, jebać. Wydostańmy się. Idziemy po kolejne zadanie. Tak, żeby go wykonać, bo kurczę, 10 minut to jednak jest chwilka tylko czasu. Nie doskoczyłem. Wspniemy się tutaj, jak nie to poczekamy. O, dobra jest. Okej. Okay. Przeskocz. Tak, dokładnie. Na dole kurwa zombiaki. Dlatego preferuję, no nie ukrywam, kurczę, podróżowanie na wysokości. Uff, naprawdę udało się. Kurczę, dotarcie do wieży to jest jeszcze jednak faktycznie, ale kawałek drogi. Tak. Udało się. No i co dalej? Ktoś coś wykombinuje fajnego? Wątpię. Kurde.
Biegiem zdecydowanie. I jeszcze ogarniać minimapę, tak żeby nas żaden zombie kurwa nie zniszczaił, że tu jesteśmy. Bo jeśli już tak się stanie, to może być naprawdę, ale ciężko. Wieża jest. Jestem na wysokości. Kurczę, ale takie gadanie, moi drodzy, naprawdę wyczerpia. No, masakrycznie. Krtanie. Takie, wiecie, stłumione totalnie gadanie. Idziemy ogarnąć to zadanie. To jest do tego typka, no wspinaj się. Powiedz mi, stary, co ty robisz? To jest tutaj. No, tak mi się wydaje, slumsy, wieża Brekena. Zróbmy podróż, przenieśmy się do tamtej strefy. Tutaj jeśli są zadania, to są tylko, no są zadania, ale trzeba je uruchomić, tak? A zanim je uruchomię jakieś kolejne, to chciałem sobie po prostu wziąć i skończyć te, które mamy jakby rozpoczęte w pewnym sensie, tak? I żeby było mi łatwiej jakoś potem ogarniać. Znajdź lornetkę. Jasne. Ciekawe, gdzie ja ci znajdę lornetkę. Zróbmy sobie jakieś inne zadanie. Wodorosty. Idziemy po wodorosty. Na zewnątrz. Jest noc, a ja idę po wodorosty. Haha. Poszukaj w drodze na obszar oznaczonym na mapie. Obszar oznaczony na mapie. Proszę, ktoś mi go zademonstruje. Gdzie jest obszar oznaczony na mapie? Raczej go kurwa nie ma. To haki. Idziemy tu. Zadanie haki. O co chodzi w zadaniu? Inżynierowie Dala, Tolga i Fatin skontaktowali się ze mną i dali znać, że mają dla mnie pierwsze zadanie. Ci dwaj zdecydowanie mają charakterek. Chcą, żebym do nich przyszedł. Idziemy. Nope. Nie. Tutaj przeskoczę. Tak. Au. Kurwa nie, tak. Dokładnie. Wspinaj się. Daleko jeszcze, bo nie ukrywam, ale jest tu troszkę strasznie. Fuck! Biegiem. Szybko. Pojedziemy, zbieraj się. Pojedziemy szybciej, naprawdę nie żartuję, bo to może, ale nie być ciekawe. Okej, nie widzi mnie. Aczkolwiek mnie szuka. Jest, zgubiłem pościg. Uff. Fajnie. Dobra, macie tu sklepik, bo ja mam pewnie dużo itemków do sprzedania. Co tu jest takiego ciekawego? Maczeta wojskowa. Nara. Granaty, broń przeciwko gadoidom. Nie chcę tego sprzedawać. Maczeta panga. Kukri. Nara. No coś takiego w stylu, właśnie szkatuła z klejnotami. Wszystkie. Nara. Kup. Amerykański pistolet. Nic ciekawego oprócz... A nie, apteczki mam, dobra. To apteczki sobie darujemy. Zbliża się chyba dzień. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc... Korzystając z faktu, że to jest... Seria. Zagrajmy w nocy nocą. Śpimy dalej. Znaczy, no. Mamy tendencję do mojego zegaru biologicznego, czyli większość rzeczy robienia nocą, a spania po prostu przez dzień. Dlatego też dalej. Rozpadało się. Ale zadanie jest do wykonania. Tak. Złap się, okej. Okay. Uruchom i sprawdzimy, co takiego tutaj się wydziało. Wydarzyło. I co takiego oni mają mi, kurczę, do
zaoferowania. W sensie do pracy, tak? Gdzie jesteś? Olga i Fatin? To wy? Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi muszy przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków, oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Idziemy do magazynów kolejowych? No chyba nie. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni, dostaniesz tętniaka. Spierdalajcie. Idziemy do jakichś, kurwa, magazynów kolejowych. No, nie ukrywam, ale nie uśmiecha mi się to. Daleko to? Nie kawałek. Okay. Chodź tu, kurwa. Chodź tu, skurwysyn. Tak, gin, pizdo. O, fuck. Mam przerąbane. Czekajcie, uciekniemy sobie. Nie tędy. A ktoś mi mówił, żeby nie rozpoczynać takiej jatki. A tylko momentami. Okej. Okay. Załóżmy, że już nas nie ścigają, tak? To sobie przejdziemy troszkę bokiem. O, właśnie. O, tak. Tam cały czas biega za mną. Niekoniecznie jest oznaczony jako ten, który... O, fuck. Ja tam mam zejść? To nie jest miłe. Jeszcze w dodatku, że tu nie ma przejścia i muszę się wydrapać z powrotem. Uuu. Mogę go zabić? Nie. Giń. Szmato, giń. Zdychaj, pierdolona pizda. Zdychaj. Moment, ja go zarżnę 100%. Jeszcze raz. Nie. Serio? Naprawdę, jak on mógł być tam na dachu? Fuck. Idziemy tam jeszcze raz. Jeszcze raz. Tylko nie mówcie, że się zbliżył dzień, bo to mnie nie satysfakcjonuje. Spadajcie wszyscy. Mordo ty moja. Okej, tak, jak najszybciej na dach. O, właśnie. I teraz gdzieś tędy. Popatrzcie, on tutaj jest. Tam. Jak tam wejść? O, właśnie. I gdzieś tutaj powinno być przejście. Cicho, cieszę się, cieszę się.
Tak jest. Nie chcę nic mówić, ale nie ukrywam, że przydałoby się coś takiego jak koktajle. I zapalające, kurcze, i palna ciecz, o właśnie. Teraz ekwipunek. Gdzie to jest? Pokaż to. Tak, i palna ciecz. Zdychaj. Zdychaj, mówię. Jeszcze żyjesz? Nie, to nie ty. Gdzie on jest? Moment. Cały czas płonie. Chyba zginął, bo dostałem punkty. Jest tu jeszcze ktoś? Chyba są góry. Nie wydaje się wam, bo mi tak. Dobra, słuchajcie, znajdź haki w magazynach. To przeszukajmy tutaj wszystko, co tylko możliwe. Możliwe, że są tutaj. Nie żartuj, że oni tutaj zejdą. Nie są tam poza tym, okej. Czyli raczej jestem bezpieczny, aczkolwiek przestraszony na maksa, kurwa. Jestem przestraszony na maksa. To nie są żadne haki, ja pierdolę. Dajcie mi te jebane haki. Pręt zbrojeniowy. Na chuj mi pręt. Ja chcę się stąd wydostać. I odnaleźć haki. Okej. Brak miejsca. Dawaj haki. Ciekawe, czy haki mogą być na przykład na wyższym piętrze. Znaczy, że w sensie na tych półkach, tak? Bo to jest całkiem możliwe. A tutaj? Mam. Mam haki, okej, dobra, słuchajcie. Trzeba tam dotrzeć. Jak się tam teraz wydostać? Tu gdzieś chyba spadłem, nie? Nie tym, tylko kotwiczką. Mały matołku. Ups. Okej, jestem u góry. Tak. I jestem na zewnątrz. To teraz słuchajcie, dotrzemy tam i tam sobie zakończymy. Mam nadzieję tylko, że po drodze oczywiście nic mnie nie zje. Bo to jest, nie ukrywam, ale... Nie. Nie. Tylko nie to. Okej, udało się. Dalej, dalej, dawaj, dawaj, kurwa, skacz. Jak tu przejść tędy?
mam dla was haki. Niesamowite! Nie docenili. Jeszcze w dodatku nocą. Cóż, trudno nas o to w sumie winić. Spójrz na niego. Czy już? Ty skończyłeś, my mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Lin w sensie. Okej. Okay. Wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. Dobra, słuchajcie. Udało nam się wykonać dwa zadania. Bardzo, bardzo fajnie, ale tych zadań tutaj pobocznych no jest mega jeszcze więcej. Zobaczcie na same wykrzykniki, na ilość tych wykrzykników na całej mapie. No, pomijając tą strefę, to jeszcze jest strefa 0, tych zadań jest tyle. Ale teraz już kończymy, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, jeśli chcecie więcej takich materiałów, w sensie grania nocy, w nocy nocą, to słuchajcie, łapa w górę, jakieś komenty fajne, miłe. I jeszcze was zachęcam do przejrzenia wszystkich linków, tam macie linki do fanpage'u, do Facebooka, możecie mnie zapraszać, pisać prywatne wiadomości, zapraszać w sensie jako ziomka, czyli jako kolegę, bo tam mam konto prywatne do zapraszania dla was wszystkich, więc zachęcam was bardzo serdecznie. No i teraz to tyle, zapraszając na kolejny materiał, mówię jednocześnie dobranoc, miłych snów, było bardzo fajnie i to tyle, trzymajcie się gorąco, cześć, na razie, pa.